Jest z nami Mirosław Fucia, prezes Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. Panie Mirku, jest pan w zasadzie od początku targów, jakie tu są organizowane, targów sadownictwa i warzywnictwa. Czy odczuwalne są zmiany technologiczne w prezentowanych ofertach wystawców? Czy obserwuje pan te zmiany technologiczne? No na pewno są widoczne z uwagi nawet na czasy, w których żyjemy, to te zmiany są potrzebne i one są odczuwalne. Chcę przypomnieć, że w tym roku mamy dopiero drugą edycję. Przecież te targi wcześniej były w Nadarzynie i dopiero w ubiegłym roku przeniesiono je tutaj do Kielc. Jestem bardzo zaskoczony dzisiaj dużą frekwencją przede wszystkim i tymi ofertami, które producenci, dystrybutorzy przywieźli na targi do Kielc. Znakomite nowe technologie, jak się przechodzi, to jest dużo informacji dotyczących funkcjonowania tego postępu, których naprawdę nie jest łatwo gdzie indziej dostać. To właśnie tutaj na targach bezpośrednio możemy zdobywać tę wiedzę, więc na pewno jestem zaskoczony. Pozytywnie. I właśnie, w jakich dziedzinach widzi pan ewolucyjny charakter, do których się dostosują wystawcy i one są potrzebne dla naszych przemian w technologii produkcji? Przede wszystkim odnawialne źródła energii. To jest ewidentny postęp i to tutaj można dużo zaobserwować nowości. Generalnie musimy iść w tym kierunku, ponieważ energię mamy bardzo drogą, a technologia pozwala na to, żeby wprowadzić nowe rozwiązania. I w tej chwili zdecydowanie, wyraźnie widać, jak dużo tych nowych technologii, nowych ofert, które się pojawiły właśnie na targach w Kielcach. Myślę, że temu też sprzyja rolnictwo precyzyjne i tu myślę, że do realizacji rolnictwa precyzyjnego też widzimy pewną ofertę wielu maszyn pokazywanych przez wystawców. No, rolnictwo precyzyjne to przyszłość, ale też, drodzy Państwo, związane jest to z ograniczeniem kosztów, które rolnik musi ponosić, więc przede wszystkim dzisiaj rolnicy, którzy produkują na rynek i chcą być na tym rynku i chcą mieć mniejsze koszty przy tych niskich marżach, które są, muszą stosować to w rolnictwie te nowe technologie, ponieważ one w zdecydowany sposób ograniczają koszty. I tutaj to rolnictwo precyzyjne jest na pewno przyszłością i na pewno dużo jest też do zrobienia, żeby do tych rolników dotrzeć z tą ofertą i żeby zapoznać ich, jak wiele mogą na tym zarobić. Dość wyraźnie widać też zasygnalizowanie elementów związanych z realizacją tak zwanego Zielonego Ładu. Firmy też przygotowują wiele preparatów, biopreparatów. Zaczyna się coraz częstsze zaprzęganie bakterii, grzybów do regulacji stanu gleby, no, po to by łagodzić okresy stresowe w życiu roślin, których niestety mamy coraz więcej. Czy widzi pan, że te biopreparaty do regulacji stresu roślin no, mają szansę zdać egzamin w naszych warunkach i czy będą potrzebne w naszych warunkach województwa świętokrzyskiego? Czy mogą mieć zastosowanie? Myślę, że one są potrzebne od zaraz. Dzisiaj, drodzy Państwo, jeżeli te rośliny są narażone na takie warunki atmosferyczne, jak mamy, że mamy ubiegły rok, to totalnie mokry bardzo rok, gdzie i częściowo też okresy zimny, więc tutaj te preparaty zdecydowanie pomagają w okresie wegetacji, ale też mamy olbrzymie stresy, kiedy mamy dwa lata wstecz, kiedy mieliśmy totalną suszę, punktową suszę, bo dzisiaj już tak się to ukształtowała ta pogoda, że występują właśnie takie okresy suszy i te preparaty zdecydowanie są pomocne w tym, żeby uzyskać dobry plon i dobrej jakości produkt. To jest po pierwsze, ale my musimy też tutaj dzisiaj powiedzieć, że potrzebna nam jest olbrzymia edukacja rolników w kontekście Zielonego Ładu. Jeżeli pada termin, słowo, określenie Zielony Ład, rolnikom się to kojarzy przede wszystkim z ograniczeniami stosowania nawozów, stosowania środków ochrony roślin, więc na pewno jest to jeden z elementów, ale jest też wiele elementów bardzo korzystnych i przed nami duża, wielka potrzeba edukacji rolników i też docierania do nich z tymi informacjami. Myślę, że targi to kolejny
kolejny bardzo ważny element, który jest potrzebny właśnie w rozmowach bezpośrednio z producentami tych preparatów i w jakby no, zmienieniu podejścia rolnika do Zielonego Ładu, że to nie jest tylko niekorzystne rozwiązanie, ale też może się przydać, szczególnie tutaj w województwie świętokrzyskim, gdzie my mamy takie zróżnicowanie terenu. Czy widzimy, jest dość powszechne zaprzągnięcie bioorganizmów w interesie producenta, co może nam służyć, a przede wszystkim wzbogacając mikroflorę bakteryjną gleby, co też zapobiega unicestwianiu próchnicy, którą się niestety ale obserwuje. Dokładnie, podpisuję się pod tymi słowami, dokładnie, precyzyjnie tutaj pan Janusz by wyraził definicję i cieszę się z tego, bo to jest też kolejny element, który, na który musimy cały czas zwracać uwagę, bo to jest szansą na doskonałą jakość i też na wielkość produkcji, którą w gospodarstwie kształtujemy. Dziękuję. Moim rozmówcą był pan Mirosław Fucia, prezes zarządu Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. Dziękuję bardzo.